nieco do powiedzenia, to może się Państwu wydać ciekawe. Pierwsza sprawa to, że powinniśmy potraktować swoje ciało bardzo poważnie i rzeczy podzielić sobie na zasoby odnawialne i nieodnawialne. Zasoby odnawialne to są te, z którymi się spotykamy każdego dnia, jeśli chodzi od rana do wieczora, czyli nasz poziom energii, no, który będzie dyktował przede wszystkim nasza higiena życia, to jak podchodzimy do żywienia, do kwestii regeneracji, która będzie tutaj kluczem, o której będę mówił, oraz wszystkie aspekty związane ze stresem, poziomem aktywności, czyli tym, co będzie tą energię, że tak powiem, nas wyciągać. Druga kwestia to są aspekty nieodnawialne, czyli to, co każdy z nas ma na takim samym poziomie. Innymi słowy, doba ma 24 godziny, nieważne czy jesteśmy blond, czy brunetką, czy wysokim, czy niskim, czy chudym, czy grubym i tak dalej. Za każdym razem jest to tyle samo czasu i teraz jak ten czas pożytkujemy, to będzie najbardziej istotna kwestia, jeśli chodzi o cały proces treningowy. Pierwsza rzecz to jest takie założenie, że doba powinna być podzielona na 3 razy 8. Czyli mamy 8 godzin na pracę zawodową, która pozwala nam zarobić i utrzymać się. Mamy 8 godzin ustawowo przyznane na sen, które mało kto wykorzystuje w takiej ilości. I mamy również pozostałe 8 godzin, w ciągu których musimy zmieścić się ze swoim hobby, pracą dodatkową, dojazdem do pracy, robieniem sobie jedzenia, zabawą z dziećmi, jeśli je mamy. Jeśli mówię za głośno, to przepraszam braczego, żeby tam nie obudzić maluka z tyłu. Nie śpi, okej. I teraz mam dla Państwa jedno bardzo proste zadanie. Tak jak ten diagram połowy, niekoniecznie wymagam tego typu umiejętności graficznych, chociaż jest one na wysokim poziomie, ale chciałbym, żebyście, czy to na smartfonie, czy w notatniku, jeśli takowy macie ze sobą, bo bierzecie w papier i długopis jeszcze, zrobili sobie szybki rachunek. Ile czasu poświęcacie na konkretne czynności w ciągu dnia, ok? U mnie jest 17:07, więc liczmy sobie 5 minut czasu na zrobienie tego zadania, ok? Czas start. I to nie ma być rachunek w głowie. Więc rzeczywiście, wyciągamy telefony, wyciągamy kartkę papieru i zapisujemy. Niech to bierny słuchacz, jak to aktywny słuchacz. Mam się do rozpytać. Jedzenie jest, no głównie czasowane jest obróbka i przygotowanie, a nie konsumpcja. Jak zazwyczaj, jak stoimy 4 godziny przy garach, to później jemy 20 minut i potem kolejne godziny sprzątamy po tym, nie? Na zdrowie. Jeszcze 3 minuty.
Udało się wszystkim? Czy o czymś zapomnieliście? Do czego zmierzam? Zrobiłem to zadanie już z kilkoma grupami osób i znalazłem paru osób, na przykład, którzy wydłużyli do 2,5 godziny. Pytałem o receptę, nie dostałem odpowiedzi. Ok? I teraz, tak jak macie wypisane wszystkie te czynności, które robicie w ciągu dnia, no i kawał czas, który one Wam zajmują, to teraz podkreślcie sobie te, które są dla Was najbardziej korzystne, jeśli chodzi o kwestie związane z Waszymi celami. Mogą być dwie, mogą być trzy rzeczy, może być jedna, obojętnie. Okay? Powinna się znaleźć taka, która będzie dla Was kluczowa, jeśli chodzi o Wasz jakiś cel. Tak? Czy to będzie, nie wiem, większy przychód, jeśli chodzi o zarobki, czy to będzie uspokojenie się, jeśli chodzi o życie, czyli większa ilość snu i relaksu, czy to będzie więcej czasu poświęconego na aktywność fizyczną. Okay? I teraz z drugiej strony wykreślcie sobie, jeśli macie takie rzeczy, wszystkie, które będą Wam kradły czas. Takie jak oglądanie telewizji, gry komputerowe i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że nie macie takich rzeczy w ogóle wypisanych. Mamy to czas. Czy jest na sali jakaś osoba, która oddaje się tego typu rozrywkom, jak oglądanie telewizji, ręka w górę? Śmiało, to jest ręka w górę, to jest ugięta ręka. Dobra, ile czasu Wam to zajmuje średnio dziennie? Nie wiem, nie liczę, tak? Odpowiedź. Czy mamy tutaj jakiś gracz, gry komputerowe, ręka w górę? Ok? Ile czasu Wam to zajmuje dziennie średnio? Dobra. Czy mamy jakieś miłośniczki seriali, ręka w górę? Ile czasu Wam to zajmuje? 24 dni bez reklam. Ok. Dziennie? Nie, 4 dni tygodniowo. Ok. Bez reklam. Bez reklam. To jest bardzo ważna informacja. Właśnie ta, między innymi ta reklama jest już złodziejem czasu, tak? Do czego zmierzam, tak? W ten sam sposób możecie rozpracować sobie każdą Waszą jednostkę treningową, jeśli oczywiście bawicie się w takie rzeczy jak planowanie wysiłku, ok? Jeśli nie, no to w tym wypadku trzeba będzie zacząć to trochę z drugiej strony, ale kwestia jest nadal na rzeczy, czyli to, ile poświęcam czasu na rzeczy, które są dla mnie niezbędne, istotne i rzeczywiście przybliżają mnie do celu, a ile czasu poświęcam na duperele, które tak naprawdę tylko mi czas zabierają. Okay? Przepraszam, jeśli używam niecenzuralnych słów, bo część się uśmiecha, ale nie mam na to czasu. Tak? Standardowo, przynajmniej to, co widywałem, jak pracowałem jeszcze w sieciowym klubie fitness, to co robiło osoby, powiedzmy, nieświadome, no to zagrawało o delikatne samobójstwo. Tak? Taka osoba spędzała między 1,5 do 2 godzin, nie mając w ogóle pojęcia, co się z nią dzieje. No i oczywiście typowy trener, który był na dyżurze, też nie miał raczej zamiaru tej osoby poinstruować, co powinna zrobić, żeby ten czas wykorzystać. Tak? Jeśli Wy jesteście sami dla siebie, czyli trenujecie indywidualnie, nie korzystacie z pomocy trenera, moim zdaniem powinniście mieć pogląd na to, co robicie, z jakiego planu korzystacie i w jaki sposób czasem dysponujecie podczas jednostki treningowej. Zbyt wiele osób, zbyt dużo czasu poświęca na rzeczy totalnie niepotrzebne. I teraz jedna rzecz, którą możecie sobie zapisać, albo chociażby warto byłoby zapamiętać, w zależności od tego, ile macie lat, liczone jako dekady, powinniście tyle procentowo czasu poświęcać na wszystkie bariery, znaczy przepraszam, bariery, na rzeczy, które będą Was przygotowywać do wysiłku, aniżeli sam intensywny wysiłek. Przykładowo mam osobę, która ma lat 30, to z godziny czasu 30% będę poświęcał na mobilizację, rozciąganie, przygotowanie układu nerwowego do podnoszenia tam cięższych rzeczy i tak dalej, okay? Jeśli jest to osoba 60-letnia, no to wiadomo, że w niej będę spędzał dużo więcej czasu na tym, żeby ją rzeczywiście rozruszać, a te 40% czasu poświęcę na mocny, intensywny wysiłek. Okay? Czasy się zmieniają i fajnie by było, gdyby do tego doszło, że jest jeden jakiś trend myśleniowy, który będzie się utrzymywał tutaj u ludzi, no ale niestety nie zawsze jest to widoczne. Mimo tego, że mamy internet,
każdy ma dostęp do szeregu informacji, tak naprawdę mnóstwa, to warto by było je sobie przeselekcjonować i wybrać to, co jest rzeczywiście potwierdzone w jakiś sposób i naukowo, i też empirycznie. Tak? Bo to, że ktoś wypisze jakąś ciekawą teorię, tezę, nie zawsze będzie miało przełożenie co do tego, jak się to ma do rzeczywistości. Między innymi odbyłem jedną rozmowę na łamach, powiedzmy, internetu z osobnikiem, który nadal upierał się na to, że on musi spędzić te 45 czy tam ileś minut po treningu siłowym na bieżni, bo inaczej nie ma opcji na to, żeby zredukował tkankę tłuszczową. Tak, no to w tym wypadku ani matematyka prosta, jeśli chodzi o bilans kaloryczny liczenie, ani też ustawienie tego pod względem, w jaki sposób można wywołać ten efekt zupełnie innymi metodami, nie wpływało na tamtą doktornika i on dalej trwał uparcie przy swoich poglądach, że jednak na tej bieżni musi się przespacerować. Nieważne, co bym chciał mu wytłumaczyć, ani też jak powiedzieć, okej? Okay? Stara szkoła jest bardzo dobra, nie oszukujmy się. Wiele rzeczy, które były, znaczy są sprawdzone przez czas, jak sztangi, hantle, ćwiczenia wielostawowe i tak dalej, nadal powinny być w użyciu, ale niektóre rzeczy mogłyby już odejść do lamusa i warto by było spojrzeć na to troszeczkę świeżym okiem. Okay? Jeśli chodzi o kwestie związane z no głównym, powiedzmy, nurtem, który teraz jest w świecie fitness, to jest to, jak to wygląda, tak? Nie oszukujmy się. No i to idzie też za tym, że osoby, które dobrze wyglądają, mają dużą popularność, dużą, nie wiem, oglądalność, dużo followersów na Instagramie i tak dalej, ale niekoniecznie przekłada się na to, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Tak? Główna kwestia jest taka, że nie zawsze te osoby są szczere, jeśli chodzi o swój przekaz pod tym względem, jak do danej formy doszły. Niby wszyscy o tym wiedzą, tak, ale mało kto jednak to bierze do siebie. I to jest najgorsze, śledząc takie osoby, bardzo często naśladują takie osoby. Okay? A fizjologia niestety jest bardzo brutalna i bezwzględna. I osoba, która korzysta z wspomagania, które nie jest w 100% legalne, ma zupełnie inne warunki fizjologiczne, aniżeli osoba taka, która wiedzie normalne życie, jest typowym Januszem czy Krystyną i po prostu chce dobrze wyglądać na plaży. Tak? Na to tu mamy tutaj przede wszystkim wymienione, bo czy to będzie kwestia zrzucenia tlenu i tkanki tłuszczowej, czy to będzie kwestia zbudowania odpowiedniej sylwetki, osoba, która trenuje naturalnie, przede wszystkim powinna polegać na częstotliwości, a nie na objętości. Jeśli wiecie, na czym polega różnicowanie parametrów treningowych, czyli mamy intensywność, czyli to jak na jakim ciężarze, czy na jakim procencie maksimum pracujemy, mamy objętość, czyli ile robimy serii, ile powtórzeń w serii i tak dalej, przeliczając to na całkowity tonaż lub kilometraż i tak dalej, i tak dalej. Mamy też częstotliwość, czyli ile treningów robimy w tygodniu, to jest rzecz, która mnie najbardziej boli. No i mamy jeszcze gęstość, czyli ilość pracy, jaką wykonujemy w trakcie jednostki treningowej. Innymi słowy, ile jest rzeczywistej roboty, a ile jest przerw wypoczynkowych. Okay? To, co uderza, przynajmniej w kolorowy czasopis, jeśli jesteś wypisywane, jest to plan zapewne dla takiego osobnika, który jest na tej okładce i nie zawsze jest to osoba, która tylko i wyłącznie korzysta z metod naturalnych, więc tam może być 4, 5, 6 jednostek treningowych wypisanych, na których mamy pozycję od A do G, jeśli chodzi o listę ćwiczeń, na każdym po 3 do 6 serii, po 8, 10, 15, 20 powtórzeń i tak dalej, i tak dalej. Tego typu robota u osoby, która chce tylko i wyłącznie dobrze wyglądać, a robi to naturalnie, będzie powodowała jedno. Początek będzie coś się działo, a później będzie wszystko szło dokładnie w drugą stronę. Tak jak u faceta jeszcze to w miarę zadziała, ponieważ układ hormonalny męski jest w miarę prosty, tak u kobiet najczęściej kończy się to tym, że panie po prostu puchną. Okay? Bo kortyzol skacze do wartości takich, że niestety wyglądają później jak bułki, nie jak sztyki. Zatem jeśli macie jedno zapamiętać sobie z tego slajdu, to bym chciał, żebyście w jakichkolwiek kwestiach, gdzie będziecie szli na ekstremę, bardziej bazowali na częstotliwości, aniżeli na objętości treningowych, tak? Lepiej zrobić 5 bardzo krótkich treningów, aniżeli 3 czy 4 takie, gdzie będziecie siedzieć po 2 godziny albo i więcej, okej? Okay? Teraz tak. Czy jest ktoś tutaj na sali, kto zajmował się sportem zawodowym? Ręka do góry. Ręka do góry. Okej. Okay. Czy to były dyscypliny stricte olimpijskie, czy nie?
Tak, jeden tam znam z tyłu, dobra. I po ile średnio robiliście treningów w tygodniu, kiedy zajmowaliście się sportem zawodowym? 5-6. To jeszcze był okej, fajny rozkład. 7. Czy ktoś robił więcej? Z około 10, 12 jednostek treningowych i tak dalej, i tak dalej. Co w tym momencie jest kluczem? Czy ilość ćwiczeń, czy zróżnicowanie ćwiczeń, czy obciążenia? Co jest wtedy kluczem, waszym zdaniem? Słowo na R. Dokładnie, tak? I to, co będzie pomiędzy i to, jak zaplanowana jest jedna jednostka w odniesieniu do drugiej, w ułożeniu całego planu tygodniowego, mikrocyklu, mezocyklu i tak dalej, i tak dalej. Tylko to będzie rzutowało, czy jesteście w stanie rzeczywiście te treningi wykonać i czy one przyniosą wam zamierzony efekt, czy tylko doprowadzicie się do skraju przemęczenia i później przetrenowania, okej? Okay? Jeśli popatrzeć na to, wystarczą 4 godziny intensywnego wysiłku w ciągu tygodnia, żeby zastymulować cały metabolizm na resztę tygodnia. I to nie jest żaden tam banialuk wyciągnięty z palca, tylko osoby, które rzeczywiście zrobią 2 mocne treningi siłowe i 2 razy przykładowo sesję interwałową, nie powinny robić nic więcej. Powinny skupić się na regeneracji, tak żeby ich układ hormonalny, immunologiczny, mięśniowy i tak dalej był w stanie wrócić do homeostazy. Dzięki temu one zyskają dużo, dużo więcej, dużo lepsze odbicie, jeśli chodzi o efekt treningowy, aniżeli tacy, to pomyślą, ok, skoro 4 jest dobrze, to zrobię 6, będzie jeszcze szybciej. Tak? I to jest coś, z czym niestety bardzo często spotyka się praktycznie każdy trener, który będzie dodawał komuś, powiedzmy, pracę domową. Ok? Albo, a to jeszcze zrobię jedno ćwiczenie, to jeszcze jedno ćwiczenie, to jeszcze jedno ćwiczenie, tak? I zamiast rzeczywiście skupić się na tym, co ma przynieść nam efekt, rozwlekamy to możliwie jak najdłużej i zaczynamy kręcić się tylko i wyłącznie bez sensu dookoła. Co dalej idzie? Jeśli chodzi o to, czy każdy ma 4 godziny wolnego czasu w tygodniu, no moim zdaniem każdy powinien je znaleźć, bo jest to recepta na długowieczność przede wszystkim. Tak mówi przynajmniej Martin Rooney, podaje takie bardzo szybkie, bardzo szybką definicję, jeśli chodzi o sprawność, tak? 4D razy 4E, czyli 4 days forever. I tyle, tak? I na to nie trzeba więcej, bo tak naprawdę nie potrzeba. Jeśli ktoś rzeczywiście będzie wkładał w to za każdym razem maksimum zaangażowania, żeby te 60 minut rzeczywiście przepracować. Można to samo zrobić, jeśli chodzi o zmniejszoną ilość, czyli 2 do 3 wizyt. Nie trzeba tak naprawdę mieszkać na siłowni, żeby mieć z niej efekty. Tylko to jest kwestia odpowiedniego, inteligentnego programowania oraz wykorzystania maksymalnych potencjału, jaki mamy, jeśli chodzi o regenerację. To jest kluczem, jeśli chodzi o nasz potencjał regeneracyjny. Głośno. Okej. Okay. Sen. Druga rzecz. Głośno. Sen. Drugie. Żywienie. Trzecie. Postawimy coś innego wyżej. Dlaczego nie suplementacja? Suplementy mogą mieć trafione, mogą mieć nietrafione. Tak? Redukcja stresu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o to. My żyjemy w bardzo szybkich czasach. Tak? Tempo życia jest po prostu szalone. Niektórzy robią po 2-3 etaty i w ten sposób, no wiadomo, utrzymują rodzinę i tak dalej, rozwijają się, mają jakoś tam swoje hobby, pasje, poświęcają się temu w 100%. No i tak są w stanie pociągnąć przez kilka lat. Dopóki to ciało nie zapuka, powie, ok, sorry, stary, ale tu się wyłączamy, tak? Ja śmiejąc się, nie śmiejąc, tam byłem ostatnio ofiarą tego. Pojechałem na mini urlop, miałem 5 dni luzu, wróciłem do pracy na 2 dni i sięgnąłem jego rączkę, ale leżałem z takim bólem głowy, że myślałem, czy tylko przekręcę na drugą stronę. Nie jest nic fajnego, no i nie powinno się w tą stronę uderzać tak naprawdę, tylko trzymać się raczej takiej dawki, która wiemy, że ten efekt przyniesie, a nie będzie w żaden sposób nas eksploatować na to. Tutaj jest bardzo łatwa do zapamiętania, powiedzmy, aptekarska formułka, tak? Minimalna efektywna dawka. To jest coś, co powinniśmy sobie podawać pod względem wysiłku fizycznego i wszystko inne powinniśmy kierować tak, żeby zmaksymalizować efekt tego wysiłku. Okay? Idąc dalej, rozkład jednostek treningowych w czasie, jeśli chodzi o wasz tydzień, będzie bardzo mocno rzutował na to, co będzie się działo, jeśli chodzi o wasze ciało. Nawet mi się udało zaremować. Jeśli mamy osobę, która jest skupiona przede wszystkim na celach sylwetkowych, zazwyczaj panie mają zamiar zredukować, panowie mają zamiar co nieco zbudować, no to tutaj ta praca powinna wyglądać co nieco inaczej, tak? Jeśli mamy osobę, która chce zrzucić coś z siebie, z i nie jest to tylko i wyłącznie seder,
No to w tym wypadku ona trening, ten cały tydzień treningowy powinna zaczynać od czegoś ukierunkowanego mocno na metabolizm. Czy to będzie sesja interwałowa, czy to będzie sesja, jeśli chodzi o trening obwodowy, obojętnie, to jak to będzie wymuszało bardzo mocny efekt, jeśli chodzi o pracę naraz układu krążeniowo-oddechowego oraz mięśniowego. Jeśli mamy osobę, która będzie chciała przede wszystkim budować sylwetkę, raczej nastawiamy się tutaj na pracę wielostawową z obciążeniem wszystkiego, co jest związane z łańcuchem postulatu, tak? Czyli to wszystko, co będzie wniosło nam kręgosłup od góry do dołu, przysiady, martwe ciągi, wyciskanie, stojące i tak dalej, powinno się znaleźć na początku tygodnia, tam gdzie jesteśmy w stanie włożyć tak naprawdę maksimum swojego zaangażowania. I teraz, czy to powinno być początek tygodnia, poniedziałek, czy może być to w przypadku maksymalnych obciążeń lepiej byłaby to sesja w środku. Także ta pierwsza była na 80%, a druga może być na 100%, tak? Jeśli chodzi o rzeczy, które będą nas uszczuplać mocniej pod względem energii, musicie brać uwagę pod to, co oddziałuje na nas mocniej, jeśli chodzi o fizjologię, po jakim wysiłku zazwyczaj dłużej dochodzimy do siebie. Czy ktoś tutaj na sali zebranych miał przyjemność biegać sprint, ręka do góry? Ale tak biegać, trenować, czy biegać po prostu dla siebie? Okej, jak było po takiej porządnej sesji treningowej? No taki zgon trochę. Generalnie to człowiek nie ma ochoty nic innego, tylko się położyć i zasnąć, tak? Jeszcze potem się włącza stanie na tłokie, najczęściej. Tak? Glukoza spada jak nic, poziom insuliny jest drastycznie niski, wiadomo, jest dług tlenowy, więc jeszcze może palić rura po tym wszystkim, jak się oddycha. I nie za fajne uczucie takiego, powiedzmy, metalu w ustach, wata w nogach itd. itd. Okay? Po takim wysiłku dużo dłużej dochodzimy do siebie, aniżeli po, powiedzmy, sesji obwodowej na siłowni. Tak? Dalej idą. Jeśli mamy trening siłowy, wtedy będzie przewaga fazy ekscentrycznej. Czyli jeśli wasz trener wypisuje wam 3 razy 12, 4, 0, 1, 0, tak? Czyli robicie 3 serie po 12 powtórzeń, z czego 4 sekundy będziecie opuszczali dany ciężar. Nie ma później przerwy, 1 sekundę macie to podnieść i nie ma przerwy, zanim znowu zaczynacie opuszczanie. Tego typu praca będzie po prostu rozrywać wasze włókna mięśniowe i potem będziecie chodzić jak kalegi, nie oszukujmy. Tak? Jeśli ktoś z was miał przyjemność zrobić sobie 4-5 serii martwych ciągów po prostych nogach, to pewnie czuliście coś na następny dzień, jak nie dwa dni później, jak chodziliście jak na szczudło. Tak? Zazwyczaj te ćwiczenia, których nie robiliśmy dłuższy czas, będą też powodowały tego typu efekt, że mięśnie, gdy są mocniej uszkodzone, będą wymagały dłuższego czasu do naprawy. To też należy brać pod uwagę. Okay? No i cały ten powrót do homeostazy nie jest uwarunkowany tylko tym, co ja zrobiłem na treningu i tym, co ja myślę, że będzie miało na to wpływ. Ja powstałem swoje 6,5 godziny zwykle, miałem półgodzinną drzemkę, zjadłem dobry posiłek i tak dalej, i tak dalej. Ale załóżmy nakładające się terminy, które stresują mnie w robocie. Do tego przykładowo, nie wiem, moja żona jest chora, tak? Pies ma złamaną nogę i mam dwa laczki w samochodzie do wymiany, okej? Okay? Wszystko to będzie wpływało na to, że poziom stresu niestety rośnie, do tego powodu, że ta regeneracja będzie zaburzona. Więc tego typu rzeczy należy brać dużo mocniej pod uwagę, aniżeli się większości osób wydaje. Troszeczkę fizjologii, jeśli ktoś nie kończył AWF, to tutaj bardzo szybkie przypomnienie, lub właściwie może być i szybki wykład. Proces treningowy, właściwie zacznijmy sobie od tego, czym jest trening, to jest proces bodźcowania, który ma na celu wywołanie lub wymuszenie syntezy odpowiednich białek. Tak? Te białka to są albo mięśnie szkieletowe, albo enzymy, które będą przyspieszać dane reakcje chemiczne, pozwalać wam szybciej transportować tlen, efektywnie usuwać mleczan, bla 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 i tak dalej, nie będę nikogo zajmował z takimi rzeczami. Okay? Idziemy dalej. Ten proces powinien trwać ileś czasu, tak? Najprostszą regułą jest to, że żeby zaszedł jakikolwiek efekt treningowy, potrzebujemy 6 tygodni. Czyli 6 tygodni to jest minimum, po jakim, znaczy minimum czy razem maksimum, po jakim wasz organizm powinien odpowiedzieć. Czy to będzie wzrost siły, czy to będzie większa ilość centymetrów w bicepsie, czy to będzie kwestia jakaś pod względem wydolności, że na przykład zerwiecie swoje tam 10 sekund czasu na kilometr. Okay? Czy to będzie miało miejsce? Jest oczywiście zależne od tego, czy proces treningowy jest prowadzony poprawnie. Innymi słowy, czy jest adekwatna dawka regeneracji w stosunku do wkładanego wysiłku. Jeśli chodzi o to, jak to możemy sobie rzutować. Ręka do góry, kto ćwiczy więcej niż 5 lat.
Ręka do góry. I trzymajcie tą rękę. To jest ręka do góry, jeszcze raz mówię. Okej? Okay? I teraz tych osób, które... Nie, nie, trzymajcie te ręce. Nie zmęczycie się. Przysięgam. Tych osób, które trzymają te ręce, kto z was ćwiczy więcej niż 3 razy w tygodniu? Ta ręka zostaje u góry, reszta spada wtedy. Okej? Okay? To te osoby mogą zmieniać trening po 3 tygodniach. Dobra? Jeśli warunkujemy to, że ten trening jest regularny, jest intensywny, to możecie zmieniać bodźce, właściwie nawet powinniście zmieniać bodźce, żeby nie dochodziło do stagnacji i do przeciążeń z racji na nadmierne używanie tego samego układu, tak? Powinniście zmieniać bodźce co 3 tygodnie. Czym będzie zmiana bodźca, jeśli chodzi o trening? Czekam na odpowiedzi teraz. To będzie drastyczny bodziec. Ale bodziec, tak, dobrze, jak najbardziej. Coś prostszego. To właściwie mniej inwazyjnego. Chociażby, tak? I naprawdę nie trzeba tutaj robić 180 stopni zmiany, tylko wystarczy nastawić stopy o 3 cm więcej. I to już jest nowy bodziec dla naszego ciała, tak naprawdę. Czemu? W zupełnie innym układzie będzie musiał na przykład nasze nogi stabilizować miednicę podczas wysiadu. Tak? Jeśli rozstawimy szerzej ręce przy martwym ciągu, będzie już to zupełnie inaczej wpływało na to, jak będzie pracowała nasza łopatka i prostowniki, jeśli chodzi o odcinek piersiowy. Okay? Nie trzeba wcale robić zmian całkowitych, tym bardziej jeśli komuś może dane ćwiczenie technika nie leży. Jeśli chodzi o kwestie bardziej wydolnościowe, możemy tutaj albo zmienić protokół interwału, albo ściąć sobie kilka rozstępów, jeśli chodzi o przerwę wypoczynkową, albo zmienić teren, w którym pracujemy. Tak? Może być to lekkie nachylenie, może być to bardziej miękka nawierzchnia i tak dalej, i tak dalej. Okay? Jeśli chodzi o osoby początkujące, te powinny trochę więcej czasu spędzać na konkretnych bodźcach, dlatego że ich układ, tak czy jak nerwowy, wszystko odbiera jako coś nowego. Tak? Więc za każdym razem, wiecie, jak to jest początkowe przyrosty na siłowni itd. itd. każdy jest zafascynowany, a potem niestety to zwalnia. Tak? Więc żeby ta tendencja się utrzymała możliwie jak najdłużej, należy wprowadzać tą rotację, jeśli chodzi o tego typu zmiany w treningu. Mądre głowy, dużo mądrzejsze ode mnie, chociaż niektóre też są łyse, stwierdzają, że naprawdę nie trzeba wiele. Paweł Tertulin, jeśli ktoś słyszał to nazwisko, tam jeden pan na pewno z tyłu nie lubi tego nazwiska, ale to mniejsza o to. Gościu, który z Rusków przywiózł nam na nowo i, że tak powiem, pokazał, czym są kettle, mówi o tym, że nie trzeba wiele, tak naprawdę, taka książka Easy Trend, nie trzeba wiele, żeby zmienić całość i tak naprawdę dać ciało nowy bodziec, okej? Okay? Tak jak jest to tutaj wypisane, że dalej jest ten sam ruch, ten sam, powiedzmy, układ obciążony, ale inny rozstaw i już będzie zupełnie inny bodziec. Z kolei, jeśli mamy kogoś tutaj, kto interesował się mocniej sportami siłowymi, będzie wiedział, kim jest Louis Simon. Jak nie, to jest, można powiedzieć, ojciec chrzestny trójboju siłowego. Ten pan z kolei zjadł zęby na książkach pod względem teorii fizjologii, sportu i tak dalej. No i ma bardzo już tutaj konkretne, wytyczne pod tym względem i na przykład swoim zawodnikom każe pracować na 3 różnych rozstawach rąk, jeśli chodzi o sztangę, przykładowo przy wyciskaniu leżą. Tak, żeby nie było opcji na to, że ich bark jest niestabilny w którymś ułożeniu i przykładowo przy tym, gdy któreś mięśnie będą mocniej zmęczone, czy to będzie triceps czy najszersze, będzie mogło dochodzić do jakichkolwiek urazów. Okay? Czyli innymi słowy, jak to powiedział generał Patton, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Tak? Im lepiej jesteśmy przygotowani, im lepiej będziemy sobie ten proces treningowy rozkładać, tym tym efektywniej i więcej będziemy z tego wynosić. Jeśli chodzi o taką, powiedzmy, receptę dla was, którą możecie sobie zapamiętać, to kluczem jest, żeby cel był celem. Bardzo często, właśnie z racji na to, że żyjemy w tak szybkich czasach, ludzie, gdy nie widzą natychmiastowych